Czołem, drodzy, Filip Lewandowski, a ze mną trener Przemysław Szyszka. Cześć. Cześć, witam serdecznie. No to co, zmiany, bo jesteśmy w Copacabanie Ursynów. Zmiany na lepsze? Znaczy, wiesz, no to się, wiesz, wszystko z czasem okaże. Na pewno ta zmiana nastąpiła. Ja też, wiesz, jeżeli chodzi o klub Unik, no to są 4 lata mojego życia. Bardzo fajnych ludzi tam poznałem, wiesz, z którymi się też związałem. No jednak nasze drogi jakby się rozstały. No, pewne rzeczy nas też, można powiedzieć, nie tyle co poróżniły, co po prostu, wiesz, mam nadzieję, że rozstaliśmy się w dobrej komunikacji, w dobrym klimacie i każdy z nas musiał iść po prostu w inną stronę, każdy miał inne plany po prostu też na siebie i tyle. No ja, wiesz, ja też szanuję osoby, z którymi ja pracowałem z Radkiem, pracowałem z Arkiem, to są osoby, które naprawdę dużo też dla mnie znaczyły w tych wszystkich przygotowaniach, w tej całej przygodzie, gdzie z MMA, którą razem prowadziliśmy. Stało się, jak się stało, wiesz, gdzieś tam jakby w sercu zawsze ja się przywiązuję do ludzi, przywiązuję się do mnie, więc w sercu zawsze to gdzieś tam zostanie i będzie też jakieś tam bolesne, że jednak się nie dogadaliśmy, musieliśmy się rozejść, ale mówię, ja bardzo dobrze to wspominam, 4 lata przygody, idziemy dalej, teraz w Copacabanie na Ursynowie, mam nadzieję, że tutaj je zagościmy, stworzymy też fajne miejsce i będziemy się też czuć tutaj dobrze, no zwłaszcza, że zostaliśmy bardzo mile przywitani przez wszystkich trenerów, jak i też przez właścicieli klubu. Unik to kawał historii, ale już historii, czemu padło na Kopę, bo w Warszawie jest mnóstwo fajnych klubów. No właśnie fajne jest to, że dostałem propozycje z wielu miejsc i jakby z wieloma osobami rozmawiałem, jednak tutaj w klubie trenował kiedyś Mateusz Sosnowski, też znał właścicieli, mówił też o ich podejściu, że są bardzo w porządku i że można z nimi się porozumieć i jakby kiedy ta sytuacja się nawiązała, że jakby odszedłem z Unika i tak jakby rozstawaliśmy się, no to szybka decyzja padła, że spróbujemy tutaj. No i już pierwsze treningi okazało się, że wiesz, ten nowe miejsce, nowa energia, nam wszystkim zaczęło tutaj odpowiadać i na ten moment jesteśmy w tym miejscu, myślę, że tu zagościmy przez dłuższą chwilę. Co będzie dalej, wiesz, no są różne plany. Wiesz, zawsze jak się pojawia jakaś zmiana, uruchamia się też pewne działania, odzywają się różni ludzie, różne projekty się odzywają i nie ukrywam, tutaj nie chodzi już nawet o budowę klubu, bo też takie projekty jakby były zamysły jakieś do budowy klubów, ale zobaczymy, co będzie w przyszłości. Na razie jesteśmy tutaj i mam nadzieję, że się tu zadomowimy. Są fajne różne projekty, które też około tak jakby sportów walki wyszły i myślę, że też w tych projektach będę się rozwijał. Co na przykład? Dopytam od razu. No wiesz, to chodzi o różnego rodzaju, nawet kwestie teraz niedługo w październiku będziemy robić fajne zgrupowanie takie pod kątem sportu walki, pod kątem MMA. Mamy fajny plan taki wyjazdowy, ale to już nie związanego tutaj z klubem, tylko już spoza klubem. Też odezwały się do mnie osoby z innych klubów, które mają bardzo dużą rzeszę osób i chciałyby taki obóz zorganizować. Ja bardzo chętnie go też poprowadzę, więc no jest dużo takich rzeczy, które teraz wyszły i po prostu ja tak naprawdę jest tydzień, 9 dni od czasu, kiedy rozstaliśmy się z Unikiem i muszę to wszystko pogarniać, bo wiesz, tutaj jakby to rozstanie, tutaj przeróżne inne sprawy, tutaj jeszcze moja walka i jakby no muszę to wszystko ochłonąć, poukładać i dopiero możemy powiedzieć, w co będziemy wchodzić, jak to będzie się działo. Tutaj będziesz prowadził treningi grupowe, tak, dla każdego nazwijmy to, ale też prowadzisz zawodników. Tak, tutaj prowadzę zawodników, grupę zawodniczą zawodową codziennie o 10 rano. Ta grupa, już dostajemy tutaj jakby informacje też z klubu, że osoby, które tu kiedyś trenowały i trenują nadal, będą do nas dołączać, więc ta grupa będzie się poszerzać, rozrastać. We wtorki i w czwartki będę prowadził grupę grapplingu i grupę MMA intro. Po południu to będzie 18 i 19 godzina. Dzisiaj mamy pierwszą grupę, więc zobaczymy, jak to będzie duża grupa. No ale z tego, co tutaj słyszę na recepcji, to dzisiaj myślę, że będzie boom na tych zajęciach. Fajnie. Twoi podopieczni z Fame też tutaj trenują, z tego, co widziałem. Był Wujaszek Fericze. No można by długo wymieniać, ale też widziałem, że Jacek Sieksa wpadł, tak? Właśnie Sosna się pojawił. Tak, no jakby dużo osób
tutaj jest, trenuje ze mną, wiesz, ja staram się, wiesz, ja jestem osobą niekonfliktową, więc staram się z każdym rozstawać i albo też nawiązywać współpracę tak, żeby ona była długofalowa i też starać się to kontynuować, więc dalej z chłopakami współpracuję i wiesz, teraz Mateusz Sosnowski zaraz ma walkę na Fenie, więc za chwilę tu będziemy walczyć na Fenie, Jakub Owczarek ma walkę na Fenie, więc też zaraz, też na tej samej gali zresztą w Mrągowie, więc już przygotowujemy się pod to tak pełną parą, bo to już jest w tym miesiącu, no więc no dzieje się, dzieje. I też no, zawodnicy freakowi też tutaj ze mną są, więc działamy na każdej płaszczyźnie. Zamykając ten temat, ten nowy rozdział i zakończenie współpracy z Unique ma jakiś związek z ostatnią galą Fame, czy to zupełnie... Znaczy wiesz, tam było dużo czynników, jakby też nie chcę tego wywlekać, bo uważam, że wiesz, zawsze jest tak, że prawda jest po środku, każda ze stron ma swoje argumenty, wiesz, i to czy ja te argumenty mogę obalić, oni mogą obalić moje, rozstajmy się jakby w zgodzie, każdy niech idzie w swoją stronę, wiesz, każdy wie jak to wszystko wyglądało i po prostu musimy teraz sobie, każdy musi się odnaleźć w tej sytuacji i działać dalej. Ja też nie chcę tego rozstrzygać, ja w ogóle wiesz, jestem daleki od jakichś konfliktów, sporów, każdemu z nich jestem w stanie zawsze rękę podać i piątkę zbić, dać dobre słowo, bo kibicuję, wiesz, czy to Arkowi, czy Radkowi zawsze będę kibicował, bo wiąże mnie z nimi też jakaś historia i zawsze będę ich tam gdzieś mentalnie wspierał na tych walkach. Zmiany i nowe wyzwania, bo właśnie szykuje się walka trenerów. Pomysły, o którym myślałem od dawna, no i wreszcie Fame, jakby to chce zorganizować. Fajnie. Może pierwsze pytanie. Jak twoje zdrowie? Bo nie tak dawno jeszcze miałeś operację barku, dobrze kojarzę, a już teraz musisz być w treningu, bo walka już we wrześniu. No tak, wiesz, ja jestem taki trochę raptus i to też zawsze odbija się na moim zdrowiu, ale po tym złamaniu, po operacji, tak naprawdę 3 dni po operacji już byłem na macie, starałem się robić coś tylko jedną ręką. Wiesz, no jakby jestem pod stałą opieką lekarską i tutaj z lekarzem próbujemy to zrobić, żeby to wszystko miało ręce, nogi. I to nie jest tak, że robię wszystko, żeby do tej walki doszło i pal licho ze zdrowiem, tylko po prostu stwierdziłem, że to będzie dla mnie fajne wyzwanie i coś nowego, wiesz, przygotowania są cięższe. Nie ma teraz już przeciwwskazań jakby tych medycznych, no ta ręka boli, ona będzie boleć, tam to złamanie się zrasta, wiesz, jest płytka wstawiona, ale jakby lekarz powiedział, że coraz więcej już mogę uruchamiać do pracy, więc myślę, że do walki już będzie coraz lepiej. No ten ból jakby, wiesz, w sporcie zawsze jest, więc da się go znieść. No i no jest ciężko, ale myślę, że to jest właśnie fajne. Te przygotowania są pod tym kątem fajne. No co do walki trenerów, uważam, że też fajna rzecz. Robimy to pierwszy raz, będziemy tymi pierwszymi trenerami, którzy w tym takim czymś biorą udział, więc dlatego też chciałem w czymś takim, jak dostałem propozycję od Fame'u, chciałem wziąć w tym udział. Też była taka sytuacja, że jak dostałem propozycję, to pierwsze co powiedziałem organizatorom, że pierwszy muszę porozmawiać ze swoimi zawodnikami, bo tak naprawdę ja jestem głównie trenerem i to jest moje zadanie, moja pasja, a zawodnik to jest jakby dodatek. Porozmawiałem, każdy też do mnie powiedział, że słuchaj trener, rób, to też dla ciebie fajnie, bo nie dość, że na wielkiej gali zawalczysz, to też dla każdego sportowca jest jakieś marzenie zawalczyć na takiej dużej gali, jeszcze w Tauron Arenie, czyli to jest jedna z największych, albo największa hala w Polsce, więc powiedzieli, żebym robił. Druga sprawa, no też wiesz, kwestie finansowe, też każdy na to też patrzy. No i podjęliśmy decyzję, że tak, wakacje są, zobaczyliśmy jak są walki zawodników, czy to Mateusza. Wiesz, ja staram się w swoich przygotowaniach nie pomijać przygotowań zawodników, ja z nimi cały czas robię, cały czas wiesz, pracuję sam z nimi przerabiając, więc no, oni nie odczuwają w ogóle tego, żeby mnie nie było i wiesz, żebym ja teraz odpoczywał, bo jak jest zaplanowanych 5 dni treningowych, to ja 5 dni treningowych jestem na macie. Więc wszystko jest dobrze. To kiedy pomysł tej walki padł? To Fame wyszło z tym pomysłem? Tak, Fame wyszło z pomysłem, zadzwonili do mnie i to było jakoś po mojej walce, już nie chcę daty pomylić i zaproponowali mi tą walkę i ja powiedziałem właśnie, że muszę przegadać to z zawodnikami, później był znowu telefon, była rozmowa, od razu padło, że to będzie MMA w 84 kg, że to jest cage weight. Ja mówię, no okej, okay, no, jeżeli już była podjęta decyzja z mojej strony, że to robimy, to tak wchodzimy. No i później były te wszystkie rozmowy, później były rozmowy jeszcze z menadżerem Norberta, bo tam chodziło, że o wagę, o rodzaj walki,
czy K1, czy MMA i to wszystko, no było dużo, dużo zawirowania z tym wszystkim. Ja też, wiesz, niżej nie mogłem zejść, do kategorii niżej, z racji tego, że po pierwsze miałem złamany obojczyk, nie wiedziałem, jak będę zbijał wagę, nie mogłem trenować. To wszystko też rzutowało na moje przygotowania. Znaczy, ta kontuzja dalej jest, więc wiesz, też nie robię takich treningów, jakie mógłbym robić bez tej kontuzji. Ale jakby to też stwierdziłem, że 8-4 to jest optymalna waga. Tam była propozycja 8-2, żebyśmy zbili, no ale to ja nie byłem w stanie nawet z tego zrobić, musiałem sobie nogę odciąć. No tak, bo Norbert się bije w kategorii lekkiej, prawda, do 70 kilo w Armia Fight Night, tak się bił. Mówił mi, bo dzisiaj też z nim rozmawiałem, że był pomysł małych rękawic. I boksu, albo K1 właśnie. Nie, K1 w małych rękawicach. Ja się zgodziłem na K1, tylko powiedziałem, że okej, jeżeli K1 i tam nie ma ta waga różnicy takiej, to ja powiedziałem, że będę ważył 89 kg, żebym nie musiał zbijać. Będę ważył 89 kg i możemy taką walkę zrobić. Tak powiedziałem jego menadżerowi. Dostałem informację, że to nie przejdzie. Więc później już federacja jakby weszła w te rozmowy i federacja powiedziała do mnie, zadzwonili, powiedzieli, że nie ma opcji, ma być 84 MMA, żadnego K1 oni nie chcą. I to oni już podjęli decyzję, jakby jak ta walka będzie dalej wyglądała, bo ja powiedziałem, mogę się bić też w K1, tylko że nie chciałem zbijać wagi, bo wiedziałem, że mam złamany obojczyk, wiedziałem, ile to będzie mi kosztowało, więc stwierdziłem, że zwłaszcza, że przy ostatniej walce, wiesz, ja też mam już, za rok kończę 40 lat, też mam swoje lata i przy ostatniej walce był bardzo duży problem ze zbijaniem wagi i nie chciałem tego po prostu powtórzyć, dlatego stwierdziłem, że okej, może być K1, tylko że 89 kg. Ciekawe, a ktoś się reprezentuje? Masz menadżera, czy to sam wszystko załatwiasz? Nie, no załatwiam wszystko sam. Tutaj, wiesz, miałem też pomoc, jeżeli chodzi o rozmowy z fejmem menadżera Marcina Dubiela, Mateusza, który też mi tam troszeczkę pomógł, trochę mi też doradził, więc no wiesz, dużo jest też na mojej głowie w tym wszystkim, ale jeżeli chodzi o negocjacje z menadżerem Norberta, no to sam prowadziłem telefonicznie. Okej. Okay. Tak, wiesz, mowa o tych małych rękawicach, no ale ty się wywodzisz z BJJ, a rywal jest zapaśnikiem, to moim zdaniem to będzie fajny pojedynek, takiego właśnie graplerski. No tak, tak. Znaczy wiesz, w ogóle przy łatka taka, że ja się wywodzę z BJJ i z zapasów, została mi przyglejona, jak przyszedłem tutaj do Warszawy robić MMA. Okay. Bo jakby też chcę powiedzieć, że wiesz, ja przez wiele lat prowadziłem zawodników w kickboxingu i to z wieloma sukcesami i miałem tych zawodników też, którzy byli mistrzami Polski, czy też osiągali Mistrzostwa Świata, więc no tutaj jakby też pracowałem z zawodnikami w kickboxingu, to już wiele, wiele lat temu i jakby prowadziłem dwutorową, miałem zawodników kickboxerskich, ale z kickboxingu, ale miałem też zawodników w MMA i szliśmy w dwutorowo, dlatego kiedyś w rejonie łódzkim mieliśmy w amatorsko, mieliśmy bardzo, bardzo dużo wygranych, jeszcze jak był klub Fight Fabric, to mieliśmy strasznie dużo wygranych i byliśmy jednym z takich dosyć mocnych klubów, jeżeli chodzi o walki takie turniejowe, amatorskie. No i tutaj ta łatka została przyglejona tego BJJ, bo wiesz, czarny pas, bo tych zapasów, wszystkiego, ale jakby, wiesz, ja może nie jestem jakimś tam wirtuozem żadnych technik, bo wiesz, ja dużo też analizuję, uczę się, rozwijam się samemu, ale uważam, że no, w każdej płaszczyźnie czuję się, że mogę powalczyć i myślę, że z Norbertem powalczymy w każdej płaszczyźnie. Pytałem dzisiaj Norberta, jakie jego zdanie będą twoje najmocniejsze strony. Powiedział, że to właśnie doświadczenie trenerskie, analiza walki, parter. Co ty byś powiedział o Norbercie Daszkiewiczu? Co będzie jego najmocniejszym atutem w tym pojedynku? Nie, no w ogóle wiesz, ja fajnie zawsze Norberta też tam gdzieś oglądałem. Wiesz, ma rekord 5-0, jest niepokonany. Druga sprawa, wiesz, ma też fajne zapasy, to trzeba powiedzieć, bo to jest jego bardzo duży atut, no zwłaszcza, że on to jest, z tych zapasów się wywodzi. Ostatnią walkę też zrobił dużo pracował w stójce, widać, że też idzie w tym kierunku, żeby tą stójkę poprawiać, więc no, stał się też zawodnikiem przekrojowym, zmienia pozycję, pracuje w prawej, pracuje w lewej, więc też to też uważam, że to są jego atuty, ta zmiana pozycji, bo to też trzeba dla przeciwnika, jest już ciężej się dostosować do tego, wiesz, nie wiesz, w której pozycji, musisz też mieć jakby dwa plany
jakby to wszystko, no wiadomo, no jestem trenerem, ja to wszystko analizowałem, nie? Wiesz, o co chodzi, ja to analizowałem. Teraz kwestia tego, żeby to wszystko, tą analizę, którą przeprowadziłem, którą też jakby tutaj przegadałem, bo też przegadałem z niektórymi swoimi zawodnikami, to co ja mam w głowie, czy pokrywa się z ich wizją. No i powiem ci szczerze, że teraz to trzeba pokazać w walce, wiesz. To też fajne jest to, że teraz wychodzimy trochę z tej roli trenerskiej, bo też trzeba oddzielić pracę trenerską od bycia zawodnikiem. I wychodzimy z roli trenerskiej i wchodzimy do walki i jakby zostawiamy trenerkę z boku, bo to, czy ja wygram, czy on wygra, co się wydarzy, nie rzutuje na naszą pracę trenerską, nie? Czyli jakby to jest kwestia taka, że teraz wychodzimy i musimy wstawić się jako zawodnicy, a później po tym pewnie każdy z nas wraca do swoich zajęć. Nie rzutuje, ale może jednak delikatnie, bo na pewno zawodnicy, wiesz, no pamiętam, jak świętowali twoją wygraną na gali Fight Club, no będą na to patrzeć, prawda? Na pewno przegrany w tej walce troszeczkę straci w oczach zawodników. Nie, wiesz, moi zawodnicy mnie znają i tak naprawdę, wiesz, wiedzą też, jak to wszystko wygląda. Ja jestem dla nich trenerem, ja, wiesz, mam im pokazać, ja mam dobrać im dobór treningu zrobić, mam dobrać to, co technik, wszystkiego, żeby oni byli przygotowani do swoich walk. To jest zupełnie co innego niż bycie zawodnikiem, wiesz, o co chodzi. To, czy mi się noga poślizgnie, czy ja dobrze wypadnę w walce, to jest zupełnie, wiesz, to też są dyspozycje dnia, są różne rzeczy, więc to nie rzutuje. No mam na tyle, obracam się wokół takich osób, które sobie zdają sprawę, że jeżeli ktoś podejmuje walkę, to może wygrać, może przegrać. No to tak samo, jakbyśmy powiedzieli, że mamy jakiegoś super zawodnika, który, wiesz, że nikt nie przegrał, a przegra i wszyscy powiedzą, o Boże, on się do niczego nie nadaje. No nie, no nie jest tak, bo wiadomo, że są różne sytuacje, że w historii znamy takich zawodników, co już mieli nawet walki wygrane i je przegrywali i też nie rzutowało to na to, że są słabi, tylko po prostu gdzieś tam się popełnili błąd. Każdy może popełnić ten błąd. Ja chciałbym na przykład, żeby ta walka była fajna, widowiskowa, żeby była mocna, że nawet jeżeli by dla mnie czy dla Norberta skończyła się porażką, to żeby żaden z nas nie miał sobie nic do zarzucenia, żebyśmy stanęli i powiedzieli, kurde, daliśmy dobry bój. Norbert mówi, że ma ambicje, żeby ta walka zgarnęła bonus za walkę, wiesz, tej gali wieczoru. Super, podtrzymuję to. Bardzo, bardzo fajnie. No Fame to dymy, prawda? Może nie takie mocne jak w innych frikowych organizacjach, ale myślisz, że między wami może być jakaś taka zła krew, jakiś taki zapalnik? Czy wiesz, to będą, nie będzie tak, że będziemy się obrzucać, rzucać szklankami na pewno, bo ani Norbert, ani ja, wiesz, nic do siebie nie mamy. Druga sprawa, my nie jesteśmy z tych chyba, co tworzą, ja przynajmniej taki nie jestem, żeby stworzyć sztuczne konflikty. Pewnie to będą bardziej jakieś takie małe pstryczki, wiesz, takie pod kątem rozmowy, jakieś tam takie rzeczy, wiesz, wymiany zdań, ale na pewno jakiegoś większego konfliktu tutaj bym się nie spodziewał. Myślę, że tutaj to nie narośnie, my jakby tu sportowo do tego podchodzimy. Wiesz, fajne jest to, że dostałem też szansę walki na dużej gali, to walki sportowej, wiesz, jakby to była walka z jakimś freakiem czy kimkolwiek innym, to ciężko było mi do tej walki ją podjąć, a jeżeli to jest z zawodnikiem i jest to walka sportowa, jeszcze z zawodnikiem takim, którym fajnie się zmierzyć, tak, bo jest dla mnie też jakimś tam wyzwaniem, to super, super, tym bardziej w to wchodzę i mnie się podoba i wiesz, i tutaj oczywiście opinie są różne. Wiadomo, że bardzo fajny spotkałem odzew po ogłoszeniu tej walki, no ale wiadomo, że trafiają się też takie osoby, co będą mówić, że dlaczego nie w zawodowstwie, tylko w Afryce i takie rzeczy, no też powiedzmy sobie jedną rzecz. Ja całe życie poświęciłem na pracę trenera, mam dwie walki zawodowe stoczone i teraz już w wieku prawie 40 lat chyba jest za późno, żeby walczyć o wejście do KSW czy do jakiejś innej dużej organizacji, więc jeżeli mam możliwość jeszcze przed tą 40 zrobienia walki, to mogę ją zrobić tutaj, wiesz, i po pierwsze dostanę dobre honorarium, druga sprawa, dostanę też walkę na dużej gali z wielką publicznością, no to wszystko się spina, tak? Tak jak mówiłem, rozmawiałem dzisiaj z Norbertem, dosłownie przed chwilą, no on podpisał kontrakt na kilka walk, u ciebie to będzie jednorazowa przygoda, czy też zostajesz na dłużej w Fame? Podpisałem na jedną walkę, dlatego, bo wiesz, ja mówię, praca trenerska jest dla mnie najważniejsza, jeżeli później organizacja Fame będzie chciała, żebym zmierzył jakiś z kimś jeszcze i stoczył jakąś walkę, to będę to rozważał. Na dzień dzisiejszy jest to jedna walka i taki kontrakt podpisałem i więcej na razie nie zamierzam. Na razie na ten moment jest to jedna walka i zobaczymy, co będzie dalej. Jeżeli dalej będą jakieś fajne, ciekawe propozycje, to będę to rozważał. Na ten moment to jest jedna walka. Game plan na walkę już rozpisany? Tak, no wiesz, już został praktycznie niecały miesiąc, więc wiesz, no to mamy już wszystko poukładane. Wiesz, już
też mam dobranych sparring partnerów, jakby też pracę zadaniową. Dużo tutaj współpracuję z chłopakami z maty, wiesz, dużo mi pomaga Jacek Gaś, Jacek Sieksa, wiesz, w tej pracy Mateusz Sosnowski dużo mi pomaga, wiesz, ja jestem osobą taką, że od każdego staram się coś nauczyć, wiesz, o co chodzi, więc jak mogę, słucham ich rad, słucham, wiesz, każdy z nich ma inne doświadczenie, mimo że są zawodnikami, którzy u mnie też się uczą, ale pamiętaj, że od każdego jak jesteś mądrą osobą, to od każdego jesteś w stanie się coś nauczyć i tak jest. No, jutro przyjeżdża, dzisiaj był Michał Michalski z KSW u nas, robił z nami, jutro przyjeżdża Marcin Mandel do nas, robi z nami, więc też mam nadzieję, że dużo fajnych rzeczy zobaczymy, się nauczymy, porobimy, więc też nas dociąży, więc super. W jakiej formie jest Robert Karaś, jak wpłynęło to, co się dzieje na jego psychikę i dyspozycję fizyczną, no bo wiadomo, o czym mowa. Znaczy tak, powiem ci tak, jeżeli chodzi o psychikę, on jest twardy, naprawdę bardziej go boli to, że to jest, odbija się na jego bliskich, rodzinie. My wszyscy dostajemy, bo jesteśmy związani, naprawdę ten team tutaj, który stworzyłem, jest bardzo ze sobą związany i my wszyscy to przeżywamy. Ja sam jestem w tej całej sytuacji i powiem ci szczerze, że naprawdę czuję, że wszyscy to przeżywamy, cały czas o tym rozmawiamy. Też staramy się Roberta wspierać w tej całej akcji, bo wiemy, jak to jest prawda, wiemy, jak to wszystko wyglądało i wiemy, jak media wszystko poprzekręcały. Słuchaj, mam nagrywkę, może później mogę ci pokazać, TVN, główne wydanie wiadomości TVN, a ja jestem użyty tam, że Robert ma do mnie pretensje, że ja mu podawałem substancje zabronione. Gdzie w ogóle jest tak powycinane, że jest Roberta, jakby tam coś Robert jedzie na rowerze i za moment jest jego kilka słów i że on mi zarzuca, że to ja podawałem mu te substancje zabronione. Więc wiesz, no to są takie rzeczy, takie pomówienia, takie manipulacje i dlatego jest taki odzew społeczeństwa. Na początku, jak on dał to oświadczenie, to ludzie dobrze wypowiadali się, były ten, wiesz, dużo pozytywnych komentarzy, a za moment telewizję to wszystkie media podkupiły i w tym hate parku też Robert chciał być szczery, pokazać siebie. On taki jest, on po prostu jest taki szczery, on zawsze jest szczery do bólu. Chciał pokazać siebie, powiedzieć szczery i odbiło się to bardzo źle, dlatego, bo zostały naruszone takie rzeczy, że no mówię, te manipulacje są straszne, nie? Jakbyś posłuchał, co oni tam mówią, to ja czasami łapię, że mówię, Boże, przecież to nie miało w ogóle miejsca, nie? A to nie jest trochę tak, że ludzie nie rozumieją jakby sportu i wiesz, słyszą doping, to się kojarzy jakby jednoznacznie, spływa hejt. No tak, wiesz, Robert się przyznał, że do tego, że on sobie zdaje sprawę z tego, co zrobił, tak? I to nie jest tak, że on powiedział, że kurde, nie brałem, a raptem nie brałem. Poddał się wariografowi. Mamy dowody, że do żadnego startu nie używał tych substancji. Był połamany. Chciał się zregenerować. I tak naprawdę on później dowiedział się, co zostało mu podane, tak? Dopiero zaczął, wiesz, dostał kontrolę i zaczyna czytać, jakie to są środki, które są ma we krwi. Wszyscy go zapewniali, wiesz, to tak samo jak ja bym poszedł, mimo że jestem w sporcie, poszedłbym do specjalisty, nie wiem, teraz miałem złamane obojczyki, do specjalisty, on mi podaje jakieś substancje, mówi, to ci powoduje odbudowę kości. I czy ja teraz twierdzę, że to jest specjalista, tak? Tak samo jak Robert twierdzi, że to jest specjalista. I teraz ten specjalista daje mi na odbudowę kości. Ja biorę to na odbudowę kości, a później okazuje się za jakiś czas, że ja we krwi mam jakieś substancje zabronione. Gdzie specjalista mówił, że to nic mi nie zaszkodzi. Robert przy całej sytuacji, kiedy był u tego specjalisty, który to wszystko miał mu pomóc, rozmawiał ze mną i mówi do mnie, słuchaj, trener, jest taka sytuacja, że ja naprawdę nie chcę sobie to zaszkodzić w triatlonie, żeby to tylko nie wpłynęło to na moje starty i wszystko, więc on do końca cały czas wierzył, że to są substancje, które mu pomogą, nie? A nie, że zaszkodzą w tej w całym jego starcie. Więc dlatego mówię, że to są rzeczy, my to od środka wiemy, społeczeństwo to ocenia zupełnie inaczej, każdy będzie mówił, dobra, trener go broni, ale tu jest, wiesz, prawda, która jest jeszcze poparta wariografem. Myślę, że Robert aż takim specjalistą nie jest, żeby oszukał to urządzenie. Myślę, że omówiliśmy wszystko. Jeżeli coś jeszcze mamy do dodania, to jasne, ale dzięki serdeczne za rozmowę. Będę się z przyjemnością pojawiał w Copacabanie. Też ten klub bardzo lubię zresztą. No, infrastruktura jest godna. Tak, nie, no w ogóle infrastruktura, wiesz, fajnie też jest, bardzo fajnie też trenerzy, to tutaj ludzie zaczynamy też sobie pomagać. Kurde, dopiero 9 dni, a dzisiaj na przykład trener od boksu ze mną rozmawiał. Jutro razem robimy trening pod kątem walki Roberta i też będzie tutaj mnie wspierał. Więc jakby też trzeba powiedzieć jedną rzecz, że chcemy tutaj stworzyć taki tym właśnie, żebyśmy sobie pomagali nawzajem, więc myślę, że będzie super. Dzięki serdeczne, dziękuję.